Kowalski, asystenci, pan Rafał Śniada i pan Niebieski, nasi zawodnicy na czerwono. Spotkanie na pierwszym miejscu Concordia Elbląg, drugie miejsce Motor Lubawa, trzecie miejsce Glika SD Kielec, na czwartym Jeziorak i Ława, czyli 32 punktów. Siódma Tęcza Biskupiec, ósme miejsce MKS Korsze, dziewiąta Granica Kętrzyn, dziesiąta Zatoka Braniewo, jedenasta Lidia Luga Elbląg, na dwunastym miejscu Czarni Olecko, na trzynastym Rominka Gołdak i na czternastym miejscu nasi dzisiejsi goście Unia Sudbląg, Olimpia II Elbląg, jutro GKS i Kielec, Tęcza Biskupiec, Baba podejmuje Zatokę Braniewo, MKS Korsze gra z Granicą Kętrzy. Liderem strzelców naszej drużyny jest Bartłomiej Szafrantę i po jednym Adam Bognacki, Jan Siborowicz i Michał Świderski. Celem, to kasa musi być. Nie ma kasy, nie ma nic. Kasa się znajdzie. Już się tak leci. Dawaj, doskok! Mamy dwójkę, dalej,
36. minuta spotkania. Strzelcem bramki Jan. Oglądacie mecz i co, nie wiecie? Czesław, masz już mikrofon. Proszę Państwa, pan Marek Kamiński zakończył pierwszą połowę spotkania. Wynik spotkania 2-1. Prowadzą nasi zawodnicy. Trenerem gości jest pan Wiliszko Fabian i kierownikiem drużyny pan Puwalski Andrzej. Nasi zawodnicy dzisiaj w następującym składzie: w bramce z numerem 15 Rafał Sosnowski, z numerem 3 Tomasz Bańkowski, z numerem 6 Mariusz Rutkowski, strzelec pierwszej bramki, Żyrątko Adam Bognacki, z 14 Świderski Michał, z numerem 11 Błażej Drężek, z 13 Krystian Wiśniewski, z numerem 17 Jacek Rutkowski, z 19 Filip Rusiak, z numerem 21 Rafał Dęczewicz Kupiec. Przegrywa z Mrągowią, Mrągową 0-1. Korsze przegrywają z Granicą 0-1. Z Granicą Kętrzyn. Tęcza Miłowy przegrywa 0-3 z Motorem Lubawa. I Jeziorak wygrywa z Zatoką 1-0. Takie są wyniki po pierwszej połowie. Przypomnę, nasza drużyna na 6. miejscu z dorobkiem 32 punktów. Przyszedł Państwu, że dzisiejsze akcje mogą się podobać. Piłeczka chodzi od zawodnika do zawodnika. Naprawdę jest na co zobaczyć. Wejdź,
Poraz Rankowski, by powalczył Grzegorz Drożny, Jan Sidorowicz już na rożniku. Proszę Państwa, pan Marek Kamiński zakończył dzisiejsze zawody, wynik spotkania 2-2. Dziękuję. Na godzinę 16 będziemy podejmować zespół Zatoki Braniewo. Zapraszamy i dziękujemy bardzo za dzisiejszy spektakl, szczególnie zawodnikom. Myślę, że wyrównane, dobre spotkanie. Zawodnicy Unii zdobyli cenny punkt, który może przedłużyć grę. Trzeba strzelać bramki na początku, a potem się gotować. Logicznie wytłumacz, dlaczego ten Wiśnia gra na boisku. No to tego ja sam nie. Przecież ten Świderski, no jakoś tam się ruszył.